21 lipca. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, abym świadectwo wydał prawdzie. Ewangelia Jana, rozdział 18, werset 37. Wierność naszego Pana prawdzie sprowadziła na Niego opozycję tych, którzy byli zaślepieni przez przeciwnika. Dawanie przez Niego świadectwa prawdzie kosztowało Go życie, a oddanie życia w obronie prawdy stanowiło cenę odkupienia. Wszyscy naśladowcy Pana podobnie powinni dawać świadectwo prawdzie, prawdzie o boskim charakterze i planie. Takie świadczenie o prawdzie ma kosztować wszystkich prawdziwych naśladowców Jezusa życie. W oddawaniu siebie jako żywych ofiar, świętych i możliwych do przyjęcia przez Boga dzięki Jezusowi Chrystusowi. Niech każdy, kto ma nadzieję udziału w Królestwie z Księciem Żywota, daje świadectwo prawdzie, dobre wyznanie odnoszące się do Królestwa, Jego podstawy i ostatecznej struktury w chwale. Nasz Pan miał szczególną misję na tym świecie. Było nią wydawanie świadectwa prawdzie, nie we wszystkich jej dziedzinach, lecz w jej aspektach religijnych. Wiernie wykonał on powierzoną mu przez Ojca misję. Wykorzystywał wszelkie okazje, w czasie dogodnym czy niedogodnym, by stale prowadzić swą misję. Ani obawa przed opozycją, ani pragnienie względów ludzkich nie zdołały skusić go do zawrócenia z drogi wierności. Pytania. Czy w tym tygodniu dawałam świadectwo prawdzie? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Równoległe cytaty. 21 lipca. Księga Izajasza, rozdział 55, werset 4. Oto ustanowiłem go świadkiem dla narodów, wodzem i dowódcą dla narodów. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, werset 13. Nakazuję ci przed Bogiem, który ożywia wszystko, i przed Chrystusem Jezusem, który złożył dobre wyznanie przed Poncjuszem Piłatem. Księga Objawienia, rozdział 1, werset 5. I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi, temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią. Księga Objawienia, rozdział 3, werset 14. A do anioła Kościoła w Laodycei napisz: tak mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. List do Rzymian, rozdział 15, wersety od 8 do 12. Mówię bowiem, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom i aby poganie chwalili Boga za miłosierdzie, jak jest napisane: dlatego będę Cię wysławiał między poganami i będę śpiewał Twemu imieniu. I znowu mówi: weselcie się, poganie, z Jego ludem. I znowu: chwalcie Pana wszyscy poganie i wysławiajcie Go wszyscy ludzie. I znowu Izajasz mówi: przyjdzie korzeń Jessego, ten, który powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie będą pokładać nadzieję. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wersety od 21 do 23. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę:
Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 32 i 33. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ewangelia Jana, rozdział 1, wersety od 15 do 18. Jan świadczył o nim i wołał: To był ten, o którym mówiłem. Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Ewangelia Jana, rozdział 9, wersety od 22 do 38. Tak mówili Jego rodzice, bo bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że każdy, kto wyzna, iż On jest Chrystusem, będzie wyłączony z synagogi. Dlatego jego rodzice powiedzieli: Ma swoje lata, jego pytajcie. Wtedy znowu zawołali tego człowieka, który był ślepy, i powiedzieli do niego: Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. A on odpowiedział: Czy jest grzeszny, nie wiem. To tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. I zapytali go znowu: Cóż ci uczynił? Jak otworzył twoje oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Dlaczego jeszcze chcecie słuchać? Czy i wy chcecie być jego uczniami? Wtedy złorzeczyli mu i powiedzieli: Ty bądź sobie jego uczniem. My zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd on jest, nie wiemy. Odpowiedział im ten człowiek: To naprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył moje oczy. A wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników. Ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia jego wolę, tego wysłuchuje. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia. Gdyby on nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiedzieli mu: Urodziłeś się cały w grzechach i ty nas uczysz? I wypędzili go precz. A gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał: Czy wierzysz w Syna Bożego? A on odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? I powiedział do niego Jezus: I widziałeś go, i ten, który mówi z tobą, jest nim. A on powiedział: Wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Ewangelia Jana, rozdział 12, werset 42 i 43. Jednak i z przełożonych wielu uwierzyło w niego, ale z powodu faryzeuszy nie wyznawali go, aby nie wyłączono ich z synagogi. Umiłowali bowiem chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą. List do Rzymian, rozdział 10, wersety od 8 do 10. Ale cóż mówi? Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Wąska droga. O dobry Panie, droga tak ciemna, nic na niej prawie zobaczyć nie mogę. Tak, Dziecię, wiem, będę Twym światłem.
ja Ci pomogę. O drogi Panie, samotna ta droga i nie wiem, gdzie są moi przyjaciele. O dziecię moje, pamiętaj, że inna ich droga, że dzieli mnie od nich tak wiele. O drogi Mistrzu, wciąż tracę siły, już ledwo na swych nogach stoję. Nie ufaj, dziecię, w swoje siły, pójdź, chwyć się ręki mojej. Ja szedłem już kiedyś tą drogą, która w ciemności przed Tobą się kryje. Znam każdy jej skrawek i każdą trwogę. Czy teraz z ufnością Twe serce bije? Tak, Panie, choć obca, samotna i ciemna ta droga okazać się może, ja będę silny, bo Ty będziesz ze mną, Ty przewodnikiem i Ty pomożesz.